Hej, witam. Cześć. Słuchajcie, jest naprawdę spory odzew z waszej strony co do wgrywania modów do The Sims 4. Dzisiaj wam to pokażę. Jest to naprawdę banalne, więc co? Do dzieła. W opisie będziecie mieli dwa linki stron, z których możecie ściągać mody do The Sims 4. Ta strona i ta strona. Jest to mi zupełnie obojętne, z której ściągacie. Ja ściągnę i z tej, i z drugiej, żeby wam pokazać, że to działa. Ok, tu ściągniemy sobie włosy na przykład. Nomad. Czekaj na chwilę. I teraz będziemy działać. Ok, jak widzicie, włosy mamy. Lecimy dalej. To już nas nie interesuje. Tutaj mamy na przykład... nie wiem, obiekty. I wybierzemy sobie jakieś tam klocki. Będzie łatwo to znaleźć, myślę. Strasznie zamula ta strona. Masakra, dobra, ściągamy. Czekamy znów 10 sekund, ja to będę przewijał te przerwy. No i gitarra, jak widzicie, mamy drugi plik, otwieramy sobie folder. No tam, gdzie mamy pobrane pliki. To już nas nie interesuje. I mamy te dwa pliki, które chcemy wgrać. Dwa mody, które chcemy wgrać do The Sims 4. Teraz musimy wejść w ten komputer, mój komputer, obojętnie. I w dokumenty. Tam znajduje się folder Electronic Arts. Klikamy The Sims 4. I tutaj, najważniejsza sprawa, powinniście mieć folder mods. Taki folder. I w nim powinniście mieć resources.cfg oraz packages. Jeśli nie macie tego folderu lub czegokolwiek z tego folderu, ja ten folder wam udostępnię do ściągnięcia. Również w opisie będzie. Więc tam zerkajcie. Gdy już macie ten folder, ściągniecie go i wrzucicie tutaj, gdzie powinien być. Wchodzimy w packages. Bierzemy sobie obydwa pliczki i wrzucamy do packages. Ok. No to możemy uruchomić The Sims 4. Dobra, jak widzicie, mamy modyfikacje. Zobaczymy, czy faktycznie są w grze. Pamiętajcie, że w opcjach musicie mieć zaznaczone włącz zawartość zmodyfikowaną i mod. To musi być włączone. Podkradnę rodzinkę siostry i do dzieła. Dobra, sprawdzimy najpierw, czy mamy ten obiekt, który wgrałem. To chyba było w... Nie znam się na tej grze, więc... to będzie w... Słuchajcie... Mamy. Widzicie, mamy to, co... To, co wgrałem modami. I jeszcze sprawdzimy, czy jest fryzurka. Weźmiemy sobie tą babkę. No dalej, co ona robi? Dobra, skąd już gadać? Co jest? Spadaj.
w końcu się ruszyła. Uwaga, uwaga. Tu mamy zawartość zmodyfikowana. Widzicie? Mamy fryzurkę, którą ściągnęliśmy. Wszystko działa. Dziękuję za uwagę, kochani.